Kolejny zakres z tematu, którym się zajmujemy od jakiegoś czasu na podstawie pierwszego i drugiego listu Piotra. Żyć dla Boga według przykładu naszego Pana. Dzisiejsze zagadnienie możemy skoncentrować wokół tematu takiego jak przychodzenie do Boga, bo to zaczniemy od 6 wersetu. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. I chodzi o przychodzenie do Boga w stanie zaufania Chrystusowi. Przychodzić do Boga, ufając Chrystusowi. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. To zdanie ma bardzo duże znaczenie. Kiedy przyjęliśmy Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, zaakceptowaliśmy prawdziwość słów, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Przez wiarę w Zbawiciela zostaliśmy uwolnieni od Bożego sądu. Ale sens tej wypowiedzi sięga jeszcze dalej, bowiem zawsze, kiedy jako wierzący przychodzimy do Boga, mamy ufność w Panu Jezusie. Dlatego przystępując do Niego, wiemy, że nie będziemy zawstydzeni. Zbliżamy się do świętego Boga bez strachu i odważnie przedkładamy Mu swoje prośby, ponieważ wierzymy, że jesteśmy otoczeni łaską naszego Zbawiciela. Pewność tego, że zostaliśmy przyjęci przez Boga, jest ważnym warunkiem uwielbienia Go i uwielbiania Go. Tak, to jest celowe rozróżnienie uwielbienia jako takiego jednorazowego aktu, ale też uwielbiania jako stałej czynności. Dlatego wróg stara się nam tą możliwość zabrać. Więc także zabierać chce nam pewność. Stąd te wszystkie fałszywe nauki dotyczące zbawienia, które próbują kłamać, że zbawienie można stracić. Nie, zbawienia stracić się nie da. Zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Przez złych nauczycieli diabeł, przeciwnik Boży, stara się dowieść, że dziecko Boże może pójść na potępienie. Dlaczego to czyni? Po pierwsze, dlatego, że chce pozbawić Boga uwielbienia, a po drugie, chce uczynić wierzącego człowieka nieszczęśliwym niewolnikiem. Dlatego decydujące znaczenie ma to, czy trzymamy się mocno prawdy o doskonałym dziele Chrystusa i czy odpoczywamy w tym dziele, czy odpoczywamy w nim. Czym jest Chrystus dla wierzących? To jest bardzo ważne pytanie. I to możemy w 7 wersecie zobaczyć. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Apostoł Piotr w wersecie 4 poprzednio przedstawił, jak bardzo drogocennym dla Boga jest Pan Jezus Chrystus. Nie mówi w tamtym 4 wersecie, również dla was jest on drogocenny. Nie. Nie, nie ma takiej potrzeby. I to jest bardzo ważne, że dla Boga Chrystus jest drogocenny. Oczywiście jest to prawdą, że również dla nas Chrystus jest drogocenny. Każdy wykupiony ceni swojego Zbawiciela. Tu jednak chodzi o coś innego, o coś więcej. Możemy poznawać, jaką wartość dla swojego Boga przedstawia Pan Jezus Chrystus. Dowiadujemy się tego z Biblii, z Pisma Świętego, z Jego Słowa. Możemy się z tego cieszyć, radować, że Bóg dwukrotnie zawołał: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. To o tym możemy przeczytać m.in. w Mateusza 3, rozdział 17, werset i w 17 rozdziale 5 werset. Chrześcijańskie uwielbienie cechuje się więc tym, że wiemy, jaką wartość ma Syn w oczach Ojca. I także jest ważne, żeby rozumieć, czym jest Chrystus dla niewierzących. O tym czytamy właśnie nie przypadkiem w 7 i 8 wersecie tego pierwszego listu Piotra. I czytamy tam: dla niewierzących zaś
Kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się o niego, na co zresztą są przeznaczeni. Budowniczowie, o których mówi ten fragment Słowa Bożego, to przewodnicy ludu izraelskiego żyjący w czasach Pana Jezusa Chrystusa. Oni odrzucili go i wzgardzili nim. Jest to tym bardziej znaczące, bo Bóg już wtedy uczynił Pana Jezusa Chrystusa kamieniem węgielnym dla narodu izraelskiego. W przyszłości, kiedy założy on swoje królestwo, kiedy nastanie nowe przymierze, znowu nim będzie. Ci niewierzący ludzie byli nieposłuszni także Ewangelii, którą Bóg im zwiastował przez apostołów, i to przecież jest opisane w Dziejach Apostolskich, między innymi w 4 rozdziale od 11 do 12 wersetu. Tak więc odrzucili oni Pana Jezusa Chrystusa i świadectwo apostołów o Panu Jezusie Chrystusie, o Nim. Stał się On, Pan Jezus Chrystus, dla nich rzeczywiście skałą zgorszenia, o którą się potknął. Ci ludzie z powodu nieposłuszeństwa słowu stali się aktywnymi wrogami Ewangelii i wierzących. Wydaje się, że przez nich miały przyjść zgorszenia, które Pan Jezus Chrystus przepowiedział między innymi w Łukasza 17, rozdział od 1 wersetu. Apostoł Piotr doświadczył tego w szczególny sposób, gdy głosił o Panu Jezusie Chrystusie, i jest to opisane w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział od 1 do 3 wersetu. Również wierzący Hebrajczycy doświadczali sprzeciwów, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków 10, rozdział 32 do 33 wersetu oraz 12 rozdział 4 werset. A apostoł Paweł też potwierdza ten fakt, o czym czytamy m.in. w 1 Tesaloniczan, 2 rozdział 14 do 16 wersetu. To, co okazało się być prawdziwe w stosunku do przywódców narodu izraelskiego, niestety jest również prawdą i dzisiaj. Kto świadomie i wielokrotnie odrzuca Pana Jezusa Chrystusa i Jego świętą Ewangelię, ten potyka się o nią i gorszy, i niejednokrotnie staje się jej zaciętym wrogiem. I możemy to obserwować na każdym kroku.